Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film nieplanowany. W zasadzie zaplanowałam go dosłownie 2 dni temu i tak myślałam, zastanawiałam się i podjęłam w końcu decyzję, że nagram taki film, który może pomoże Wam wybrać idealny, kosmetyczny prezent dla swojej mamy. Wszystkie te filmy, o których Wam mówiłam, które pojawią się na moim kanale, czyli miały się pojawić, one się pojawią, czyli nowa marka kosmetyczna, suplementacja, kremy pod oczy, filtry, to wszystko, w zasadzie już jestem gotowa na to, żeby je nagrać, natomiast tutaj czas nagli, bo dzień mamy już niedługo i chciałabym, żebyście z moich propozycji skorzystali. Słuchajcie, to jest tak, że ja spośród swojej wielkiej gamy kosmetyków wybrałam najlepsze z najlepszych, według mnie, których działanie ja widzę na swojej skórze. Ja widzę, jak ona jest rozpromieniona, jaki ma blask, jaki ma równy koloryt, więc, ale jeszcze tu jest jeden atut. Te wszystkie kosmetyki pięknie pachną, pięknie wyglądają, bardzo dobrze działają i one będą idealne dla każdej z mam i tej najmłodszej mamy, która rozpoczyna swoją karierę mamuśkową, ale też dla wszystkich innych, tych także starszych, a w zasadzie mogłabym powiedzieć, to będą idealne kosmetyki dla każdej kobiety. I to są moje perełki. Ja po nie najczęściej sięgam i nie tylko ze względu na zapach, choć on rzeczywiście bardzo mnie przyciąga, ale właśnie ze względu na działanie. Także dzisiaj będzie film z propozycjami na prezenty na Dzień Mamy, a później te wszystkie już obiecuję na 100% będą te zapowiadane wcześniej przeze mnie. Więc ja nie miałam tu jakiegoś większego problemu z wyborem kosmetyków, bo to są kosmetyki, które aktualnie stosuję, które aktualnie nakładam na swoją twarz, czy to w nocnej, czy w dziennej pielęgnacji, czy też także w popołudniowej. I one są po prostu przeze mnie bardzo dobrze sprawdzone. Jeśli to jest kosmetyk, który mam po raz pierwszy, to on już jest co najmniej w połowie albo całkowicie zużyty, a pozostałe to są po prostu powroty. Nie pokażę Wam tutaj kremów pod oczy. Będą tu kremy do twarzy, do nocnej, dziennej pielęgnacji, będą sera, będą maseczki. Natomiast kremów pod oczy nie pokażę, dlatego że dopiero nagrałam film ze zdenkowanymi kremami pod oczy i ja link zostawię Wam w opisie na dole. No a ten, który pojawi się, to będą nowości. Nowości kosmetyczne, czyli moje nowe kremy pod oczy. Postaram się też nagrać ten film jak najszybciej, bo może chcecie swojej mamie właśnie sprezentować krem pod oczy, więc albo skorzystajcie z tamtego filmu, gdzie no, dokładnie omawiam wszystkie swoje najlepsze kremy pod oczy, które stosowałam w ostatnich latach, natomiast ten z nowymi pojawi się za jakieś 2-3 dni, więc nie wiem, czy zdążycie je zamówić. Ale to są nowości, więc może jeszcze też nie będę chciała aż tak bardzo Was zapewniać, że ich działanie jest, wiecie, idealne. Więc tak, zacznę od... będą dwie kategorie. Kosmetyki podzieliłam na koreańskie i polskie. I tak rzeczywiście w ostatnim czasie jest, że stawiam na te kosmetyki właśnie. Oczywiście pojawiają się też kosmetyki z innych krajów, jak z Niemiec, ostatnio Hello Body, czy z Czech, ale jednak gdzieś ta koreańska pielęgnacja bardzo dobrze mi służy, no a Polska to już w ogóle chyba, no trzeba stawiać na polską pielęgnację, ona jest jakby dostosowana też do naszego klimatu i ja nigdy na kosmetykach z polskich marek się nie zawiodłam, na tych, które oczywiście przetestowałam. Zacznę od marki, to znaczy od kosmetyków koreańskich, od marki The Alba. I wiecie, że ja już w 2020 roku mówiłam Wam, że to jest moje odkrycie i te kosmetyki pojawiały się w ulubieńcach danego miesiąca i później oczywiście trafiły do ulubieńców roku. Ja rok temu, jeszcze muszę sprawdzić,
to znaczy w tamtym roku, 2020, pokazywałam Wam ten krem. Jest to krem do nocnej pielęgnacji z ekstraktem z białej trufli. Pięknie pachnie, pięknie rozjaśnia skórę. Oczywiście ekstrakt z białej trufli to główny składnik, ale tam w tym kremie no, jest cała masa bardzo dobrych i dobroczynnych też składników. I to był, no, muszę powiedzieć, nie wiem, nie mogłabym powiedzieć, że najlepszy, bo są jeszcze inne kremy, które uwielbiam, ale to jest jeden z, no, z, powiedzmy, w grupie trzech kremów najlepszych, jakie w ostatnim czasie stosowałam. Bardzo dobrze sprawdzał się do nocnej pielęgnacji. On wchłaniał się w skórę i nie przechodził, bo mam też takie kremy, ostatnio testuję, które niestety zostają na poszewce. Tutaj nic takiego się nie działo. Przepięknie wygląda opakowanie, więc myślę, że prezent byłby po prostu uroczy, ładnie wygląda. No, a samo opakowanie też no, przykuwa uwagę. W tym momencie mam krem. Jak będziecie, mam nadzieję, że będziecie to widzieć, tutaj już to opakowanie nie jest tylko złote, ale pojawia się też słoiczek z niebieskim kolorem i to jest krem nawilżający i tutaj w składzie 40% to ekstrakt z lotosu i jest to krem przeznaczony do dziennej pielęgnacji. Znowu niesamowita formuła, przepiękny zapach i ten krem daje bardzo, bardzo dobre nawilżenie. Więc to w zależności od tego, w jakim wieku jest mama albo w jakim wieku jesteście Wy i chcecie sobie sprawdzić prezent właśnie na Dzień Mamy, no to zapraszam Was na stronę La Rose Care i tam przeczytacie sobie, jakie są składniki, jakie jest też działanie. Na dzień bardziej właśnie ten krem z tym niebieskim elementem słoiku, natomiast ten pierwszy, który Wam pokazywałam, zdecydowanie do nocnej pielęgnacji. Mam jeszcze serum, które dopiero wprowadziłam, tej marki oczywiście, De Alby, które dopiero co wprowadziłam do swojej pielęgnacji, więc może nie będę o nim mówić, on dobrze mi się sprawdza i tutaj na pewno nie będzie żadnego rozczarowania, ale jednak tak jak powiedziałam na początku tego filmu, chciałabym Wam tutaj pokazać moje hity, które rzeczywiście stosuję od dłuższego czasu. Natomiast jeśli chcielibyście stworzyć taki prezent, który składałby się z kilku kosmetyków, no to warto stawiać już na tę samą markę. I jeśli nie serum, o którym dzisiaj za dużo nie powiem, to będę tutaj bardzo, bardzo serdecznie Was namawiać na inne serum, takie bardziej płynne, dwufazowe, które tutaj na górze ma taką delikatną warstwę olejową. Oczywiście trzeba to serum rozmieszać przed aplikacją i spryskiwaczem nałożyć na twarz. Także to serum ma jeszcze w składzie awokado, wyciąg z nasion chia i witaminę B3 i wpływa na jędrność, na nawilżenie i rozświetlenie skóry. No oczywiście jest tutaj też ta biała trufla. W każdym z tych kremów jest właśnie ekstrakt z białej trufli. To już jest moje kolejne opakowanie, więc ja tutaj gwarantuję, że myślę, że wszystkie osoby ze skórą dojrzałą, suchą, zmęczoną, bo wiecie, mamy bez względu na wiek przechodzą różne kryzysowe sytuacje, albo nie przesypiają nocy, albo stresują się, albo znowu inne mamy, nie wiem, chorują i mają tutaj teraz taką potrzebę odbudowania swojej skóry. No, wiele czynników wpływa na to, że w danym momencie potrzebujemy innego kosmetyku. Ten na pewno sprawdzi się w każdej dziedzinie, czyli rozjaśnienie, nawilżenie, odżywienie skóry. I to jest taki kosmetyk płynny, ale on ma tą warstwę taką właśnie olejową i po rozmieszaniu i zaaplikowaniu na twarz gwarantuję Wam, że w niektórych sytuacjach jedyny ten kosmetyk wystarczy, już serum kolejne czy krem nie będzie potrzebne. Także te kosmetyki są naprawdę hitowe. Ja je
odkryłam, po prostu zdecydowałam się na to, żeby sprawdzić trochę droższą koreańską pielęgnację i oczywiście się nie zawiodłam, także serdecznie Wam polecam. A teraz trzy kolejne kosmetyki, też koreańskie, które idealnie sprawdzą się dla kobiet, mam zabieganych. Ja bardzo często z nich korzystam, zwłaszcza w dziennej pielęgnacji, kiedy czas mnie goni, trzeba tak nałożyć tą pielęgnację, a później jeszcze wykonać makijaż, no i biec do pracy, więc najczęściej korzystam z tych kosmetyków, z tego serum dwufazowego z The Albe także, ale jednak te trzy to taka szybka aplikacja, tamto serum z The Albe wolę łączyć z kosmetykami jednej linii. I tutaj mam trzy takie płynne kosmetyki, które sprawdzą się pojedynczo, ale mogę je też mieszać. To wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda na zewnątrz, ile godzin będę poza domem, co potrzebuje moja skóra. I taki najsilniejszy kosmetyk, prosty w aplikacji, ale dający uczucie tak wypielęgnowanej skóry, jakbyśmy nałożyły co najmniej już siódmy krok, to jest taki krem, serokrem w płynie z marki Laneige. Jak widzicie, spore zużycie i to jest, wiecie, szybka aplikacja, bo tutaj mamy rozpylacz. Ja najczęściej jednak pryskam sobie na dłonie, wciskam w skórę i od razu macie taką solidną warstwę nawilżenia. Nie potrzebujecie nic więcej. Oczywiście filtr przeciwsłoneczny jak najbardziej, tutaj bez tego nie radzę wychodzić z domu. Natomiast ta warstwa nawilżająca daje uczucie takiego komfortu na wiele, wiele godzin. Między innymi w składzie tutaj mamy właśnie aminokwasy, mamy też ekstrakt z liści białej herbaty, która też łagodzi, wzmacnia taką barierę lipidową skóry, czyli barierę ochronną skóry. Świetny kosmetyk, zapach bardzo przyjemny, delikatny, no a aplikacja ekspresowa. Natomiast kolejny kosmetyk to już jest taka esencja i tutaj jak widzicie mamy dwie warstwy, już też sporo tego zużyłam. No i oczywiście przed aplikacją musimy te dwie warstwy dobrze wymieszać. I tutaj w składzie mamy ekstrakt z herbaty kombucha. I to jest taki ekstrakt, który jest bogaty w probiotyki, witaminę B. Mamy też olej z nasion słonecznika, ekstrakt z owoców cytryca chińskiego. Także tutaj mamy jakby połączenie takiego płynnych składników ekstraktów też z olejkiem, więc po aplikacji i tutaj też wylewam na dłoń, rozsmarowuję i wciskam w swoją skórę i czuć tutaj właśnie zawartość tego olejku, bo to nie jest tylko taki, wiecie, zwykły płyn, tak jak tonik czy jakaś delikatna esencja, która wymaga nałożenia kremu, tutaj nic takiego się nie dzieje. Oczywiście każdy z tych kosmetyków możemy zaaplikować sobie dwa czy trzy razy. Pierwsza warstwa, jeśli uważacie, że jest za mało tej warstwy, no to można ewentualnie dołożyć sobie drugą czy też trzecią. I tak samo w przypadku tego kosmetyku, nie przeczytam nazwy, tutaj jest doktor, ja zrobię Wam zbliżenie, oczywiście wszystkie opisy będą też na dole pod filmem. Także wszystkie zabiegane kobiety, a my naprawdę, ja nie wiem jak Wy, ale ja nie mam ostatnio czasu, ja cały czas jestem w biegu i jak wracam do domu i wyciągam przed siebie te kosmetyki, stawiam tutaj właśnie na toaletce i myślę sobie, jaka ja jestem szczęśliwa, że ja mam tak dobre kosmetyki. To nie muszą oczywiście być te, to mogą być Wasze ulubione, ale jest to ten moment, ten czas, kiedy ja zostaję właśnie z tymi kosmetykami i zmywam ten cały makijaż, nakładam to wszystko, czy rano, czy wieczorem, szczególnie u mnie wieczorem jest taki dłuższy rytuał i ja wtedy po prostu odpoczywam, relaksuję się, daję, wiecie, wszystko to, co moja skóra potrzebuje i przy okazji po prostu wszystko ze mnie
tak jakby uchodzi, to całe ciśnienie, to, ta cała bieganina, te wszystkie troski, zmartwienia, ale też i ekscytacje i wszystkie dobre chwile, bo to nie tylko, że mamy, kobiety muszą mieć ciężkie życie, ale rzeczywiście są takie momenty, myślę, że w każdym życiu każdej kobiety jest tak, że biegamy jak szalone i wiecie, musimy wykonać mnóstwo obowiązków oprócz swojej pracy zawodowej. Także stawiajcie też na facetów i nie odpuszczajcie. Ja się tego nauczyłam i wszystkie zakupy, ogarnianie takich spraw, nawet związanych z obiadem, mój mąż wie, że są takie dni, kiedy to on rządzi i musi wykonać pewne czynności, bo wie, że ja po prostu tego nie zrobię, więc musi mnie zastąpić. Ale samo to, że on robi zakupy, to bardzo, bardzo mnie odciąża. Chociaż część zakupów robię ja, na przykład warzywa, owoce, no to ja kupuję tu od lokalnych sprzedawców. No i dobrze, i kolejny kosmetyk to jest cudowna mgiełka marki Chemisz z ekstraktem z róży bułgarskiej, jeśli się nie mylę, tak, róża bułgarska, i mamy tutaj jeszcze witaminę B3, czyli niacynamid, mamy też ekstrakt z kwiatu lotosu i to jest taka mgiełka, która odświeża, która tak orzeźwia skórę. Możemy ją stosować też na makijaż, ale ja ostatnio nie mam czasu spryskiwać się w ciągu dnia. No i ja już ją kończę i tak sobie dozuję, żeby mieć tę przyjemność właśnie w tej chociażby popołudniowej pielęgnacji, do której za chwilę też przejdę. Więc takie mgiełki, takie płynne kosmetyki, wiecie, że ja na nie stawiam i że ja je po prostu cenię w swojej pielęgnacji, bo to jest szybka aplikacja. Ja mogę zastosować na przykład tą mgiełkę i to sero krem z Laneige. To są kosmetyki, które, no wiecie, ja daję tutaj gwarancję i wiem, że sprawdzą się w przypadku różnych skór, bo i nawet te tłuste i mieszane, każda ze skór potrzebuje nawilżenia, a taki płynny kosmetyk nie obciąży w zasadzie żadnej skóry. Moją bardzo mocno nawilży, a tłustej na pewno nie obciąży. I ostatnie trzy kosmetyki koreańskie to mam z waszego polecenia, więc większość kosmetyków mam właśnie z waszego polecenia. I to jest marka, która po prostu przyciąga mnie zapachem bzu. To jest tak intensywny, tak przyjemny zapach, że ja, kiedy właśnie czuję takie ogromne zmęczenie, czy po treningu, czy po treningu i ciężkim dniu, no to ja wtedy chwytam się właśnie za te trzy kosmetyki. Mam tutaj taką esencję, mam serum i krem. Oczywiście nie zapach tutaj jest najważniejszy, bo wiecie, kosmetyki mogą bardzo intensywnie pachnieć i mogą nas naprawdę bardzo mocno przyciągać, natomiast no to musi się połączyć też z działaniem kosmetyków i tutaj mam wszystko, po prostu ten cudowny zapach i działanie, i ja w zasadzie jestem na pół metku, bo widzę, że tutaj jeśli chodzi o tą esencję, czy to jest esencja, to jest chyba esencja, no tonik powiedzmy, ale ja bym nazwała to esencją, bo to jest dość zawiesista, znaczy to jest płynna konsystencja, która pozostawia takie wykończenie, jakbyśmy nałożyły właśnie taką bardziej zawiesistą formułę kosmetyku. No to jak widzicie tutaj sięgam codziennie. Też nie trzeba jakoś dużo tego kosmetyku nałożyć na twarz. Od razu mamy takie uczucie takiego odświeżenia i poprzez zapach, i poprzez sam kosmetyk. Później przychodzi serum, też o tym samym zapachu, no i krem. Ile ja tego kremu zużyłam, no to tutaj już jestem w połowie. Trochę więcej mam serum. I tutaj ważne jest, dlaczego serum jest, bo ja otworzyłam te kosmetyki w jednym czasie i jeśli je stosuję, to zawsze trzy naraz. Najwięcej zużywam płynnych kosmetyków, bo po prostu je lubię i moja skóra je
wchłania bardzo, bardzo mocno i kiedy ten płynny kosmetyk nie jest do końca, wiecie, wchłonięty, to od razu przystępuje do nałożenia serum. Serum może się wchłonąć, w niektórych przypadkach to jest bardzo wskazane, ale raczej serum nakładam zawsze na zwilżoną skórę i wtedy nie trzeba nakładać go tak dużo. Po prostu lepiej się rozsmarowuje, jest lepszy poślizg i w połączeniu właśnie z tym tonikiem daje od razu uczucie takiej mocno, mocno wypielęgnowanej skóry. Te kosmetyki, a jeszcze Wam chyba nie powiedziałam, tylko powiedziałam, że to jest Huxley i to jest Secret of Sahara. To są kosmetyki, które możecie stosować, czy też Wasze mamy mogą stosować i w dziennej, i w nocnej pielęgnacji. I w zależności od, najczęściej zostawiam sobie te kosmetyki jednak do nocnej pielęgnacji, ale oczywiście one sprawdzą się w dziennej i makijaż bardzo dobrze na nich wygląda, tylko zawsze kremu daję w dziennej pielęgnacji mniej, no bo później jest oczywiście filtr, więc żeby nic mi się tam nie ciastkowało, nie zrolowało, to, no wiecie, z takim umiarem nakładam te wszystkie kosmetyki, jeśli chodzi o dzienną pielęgnację. Także te trzy kosmetyki płynne super, świetne są. Wcześniejsze oczywiście także, no i ta marka Huxley mnie oczarowała, oczarowała mnie po prostu zapachem bzu. I już na zakończenie dwie marki polskie, które są ze mną już od, nie wiem, 5 lat, może 4, niech tak będzie. Pierwsza z nich to oczywiście Sensum Mare i powiem Wam, że ja mam taki niezwykły sentyment do tej marki. To są moje pierwsze kosmetyki naturalne, jakie wprowadziłam, jeśli chodzi o, oczywiście o polską markę kosmetyczną. To były ciężkie chwile, kiedy szukałam naturalnych kosmetyków, dobrych kosmetyków, które właśnie będą miały te idealne składy, ale które przede wszystkim będą dobrze pielęgnowały dojrzałą skórę. To nie było proste. Oczywiście miałam Antipodis i tutaj nie wspominam, bo akurat nie mam tych kosmetyków, ale to była pierwsza właśnie marka kosmetyczna i też Wam ją serdecznie, z całego serca Wam polecam te kosmetyki, która po prostu sprawiła, że naturalne kosmetyki zaczęły działać. Ja widziałam po prostu, jak moja skóra chłonie i jeszcze z myślą o tym, że to są tak dobre składy i ta skóra chłonie te dobre składy, no to było takie, wiecie, pokrzepiające, tak, że w tych kosmetykach mamy same dobroczynne składniki, ale co za tym idzie, także działanie. Natomiast później było mnóstwo kosmetyków naturalnych, które absolutnie mi się nie sprawdziły, które pachniały nieziemsko, ale ja nie widziałam żadnego efektu, to taki wstęp. Więc marka Sensum Mare to była polska, pierwsza polska marka, która właśnie weszła tutaj na moją toaletkę i zadziałała. I po prostu wszystkie, zaczęłam od ser, później kremy, później krem pod oczy. Tutaj też w tym filmie nie pokazuję Wam kosmetyków, które oczyszczają skórę, złuszczają skórę, bo myślę, że jeśli mamy sprawić prezent, to raczej postawmy na takie kosmetyki, które, bo wiecie, z oczyszczaniem może być różnie, tak? Peeling enzymatyczny możecie kupić swojej mamie czy sobie, ale musicie się naprawdę zastanowić, czy będzie odpowiedni dla Was, czy nie podrażni Waszej skóry i tak dalej. Więc ja te wszystkie cudowne kosmetyki z marki Sensum Mare i z kolejnej, które służą mi do oczyszczania skóry, odstawiłam i dzisiaj Wam ich nie prezentuję. Zresztą nie jestem w stanie pokazać po prostu wszystkiego tutaj. Więc tak, Algotonic, no to jest hit. Ja wiem, że oglądam, no ostatnio to w ogóle od chyba pół roku bardzo rzadko oglądam filmy na YouTubie, nie wiem co tam nowego się dzieje, ale no już od kilku lat widziałam u wielu YouTuberek właśnie też ten tonik i on nie tylko mi tak bardzo przypadł do gustu, ale chyba nie słyszałam
złej opinii o tym toniku. I to też to nie jest taki tonik, tonik, to już jest coś więcej, to zawsze Wam mówię, to już jest albo esencja, albo mogłabym nazwać takie delikatnie serum, bo ten płynny kosmetyk daje cudowne nawilżenie, zapach po prostu obłędny. I za to cenię też tę markę, bo każdy z tych kosmetyków też ma swój zapach. No i jeśli chodzi o serum z marki Sensum Mare, to oczywiście Algo Rich. Zawsze wybieram to do skóry bardzo suchej i ono ma właśnie takie zabarwienie. To już jest resztka, już tam prawie nic nie ma na dwie. A tu jest niezliczona ilość opakowań i toniku, i serum, no i oczywiście kremu. I też wybieram zawsze ten krem Algo Rich do suchej skóry. I to, co zostaje na powierzchni mojej skóry, właśnie taka przyjemna warstwa nawilżająca, która nie zastyga, która daje takie właśnie uczucie nawilżenia na wiele, wiele godzin, ale też, bo wiecie co, bo to jest też ważne, jak oczyścimy swoją skórę i nałożymy te kosmetyki wybrane w dziennej czy w nocnej pielęgnacji, to to, co czuje skóra już na samym początku aplikacji, że ona jest taka uspokojona, taka wyciszona. Ja akurat w moim przypadku nie czuję już takiego napięcia. Stawiam na kosmetyki, które nie zastygają, które właśnie mają tą formę taką cały czas kremową, które się wchłaniają, ale nie do końca. Także ja mam tutaj bardzo wygórowane wymagania, jeśli chodzi o te wszystkie kosmetyki, jakie stosuję. No i kolejna marka kosmetyczna, która to są takie kosmetyki, jak ja bym mogła wyprodukować sobie kosmetyki sama, co jest w ogóle niemożliwe, to ja właśnie na takie kosmetyki bym postawiła. I to jest marka Senel. Każdy kosmetyk, bo oni mają tam sporo kosmetyków, mnie zachwyca. Każdy, jaki bym nie stosowała, a jest tego, tak jak powiedziałam, dość dużo na stronie tej marki, on po prostu, to są kosmetyki, które jakby działają na wielu frontach. Tak? To nie jest tylko nawilżenie, to nie jest tylko odżywienie, czy to nie jest tylko rozjaśnienie skóry. Tu w jednym kosmetyku mamy wszystko. To jest taka hybryda, która działa właśnie na wielu płaszczyznach, jakby likwiduje te wszystkie nieprzyjemne doznania, jakie na mojej skórze się pojawiają, czyli suchość, napięcie. Lubię, jak właśnie moja skóra jest rozświetlona, jak jest zliftingowana, i te kosmetyki mi to dają. A jakie w tym momencie? W tym momencie krem ochronny, i to jest taki krem, który sprawdza się nie tylko na wietrzną, deszczową, chłodną pogodę, ale też zauważyłam, że on bardzo dobrze chroni moją skórę wtedy, kiedy jest bardzo ciepło, czyli krem ochronny jakby na wszelkie warunki atmosferyczne, ale też, które panują w domu, czyli ogrzewanie i tak dalej. Także świetny krem. On się smuży, większość kosmetyków naturalnych, które tu Wam pokazywałam, smużą się, ale to też prowokuje mnie do masowania swojej skóry. Oczywiście to smużenie, nawet gdybym nie rozmasowała, to ono by się, wiecie, pięknie wchłonęło. Więc ten krem ochronny, ale też ten wygładzający w zielonej butelce. No ja go nie mogę zapomnieć i zawsze jak pokazuję ten ochronny, to oczywiście nie mogę wspomnieć o tamtym wygładzającym, bo był też naprawdę dobry. I tutaj jeszcze z marki Senel chciałabym pokazać dwa kosmetyki. To już nie wiem, które opakowanie tego serum, nieważne, kolejne, i to jest rewitalizujące serum przeciwzmarszczkowe w formie takiego olejku bardzo rozwodnionego, bardziej suchego, który ma w składzie cudowne ekstrakty, ale też bakuchiol ma też 4% witaminę C. Czyli widzicie, te składniki zawarte właśnie w tych kosmetykach
oddziaływują na to, jak skóra wygląda. Czyli jeśli moja skóra ma przebarwienia, no to ja tutaj mam witaminę C, która delikatnie rzeczywiście rozjaśnia. Jeśli ja chcę, żeby moja skóra, wiecie, na niej nie pojawiały się kolejne zmarszczki, no to tutaj są takie składniki, które będą hamowały powstawanie czy starzenie się mojej skóry. Jeśli ja chcę, żeby moja skóra była rozświetlona, no to tutaj ten kosmetyk też to mi daje. I to serum nadaje się też pięknie pod makijaż, bo podkład, nawet ten najcięższy, chociaż ja nie mam takiego w swojej toaletce, ale gdybym miała, czy też miałam, a już dawno jest w dęku, to nie było widać tej ciężkości, bo ten olejek, to serum właśnie rewitalizujące, daje. Przebija się po prostu to rozświetlenie gdzieś właśnie na makijaż i ten makijaż staje się przez to lżejszy, bardziej rozświetlony. No i tutaj też jest niesamowity zapach. I jeśli chodzi o moją popołudniową pielęgnację, jak wiecie, ja wtedy stosuję maski. No ostatnio też mam kilka masek w płacie, ale jeszcze dla mnie jest za zimno, żeby je stosować. Przełamuję się, no bo ja jednak ciągle, o, teraz mam zimne ręce, zimne stopy i jak mam nałożyć taką, wiecie, maskę w płacie, więc dzisiaj Wam ich nie pokażę, bo no ostatnio jestem bardziej zadowolona z masek w kremie i mam dwie maski. Maskę właśnie marki Senel, która, oj, ona też znowu ma takie działanie wielopłaszczyznowe, tak? I ona rozświetla i liftinguje i dodaje takiego blasku skórze. No, nie zastyga, to muszę tutaj powiedzieć, ma cudowny zapach i ja ją stosuję na wiele godzin. To nie jest maska 20-minutowa, nawet nie wiem, co tutaj producent napisał, ale nie stosuje się do tych wskazań, dlatego że ja ją już miałam nawet kilka razy w nocnej pielęgnacji, tylko samą tą maskę nakładałam. Natomiast ona bardziej sprawdzi się w dziennej pielęgnacji, dlatego że ona ma warstwę taką niezastygającą i ta warstwa po prostu trwa na skórze, więc w nocnej pielęgnacji jednak niestety może przenieść się trochę tego kosmetyku na poszewkę. Ale to jest maska, no tak, no wiecie, co o niej myślę, ja wciąż o niej mówię, po prostu uwielbiam ją. Uwielbiam ją, to co robi z moją skórą, jak zmywam nadmiar tej maski, bo nigdy nie zmywam jej tak do końca, no to widzę, że ta skóra jest po prostu, dobrze wygląda. Ja dzisiaj przed filmem nałożyłam ją sobie, bo zawsze staram się coś nałożyć, tak bardziej zregenerować skórę przed nałożeniem makijażu. I ja za każdym razem widzę ten efekt takiego właśnie rozświetlenia, delikatnego rozpulchnienia skóry. Jeśli chodzi o maskę nocną, to tutaj idealną maską nocną będzie maska z Sensu Mare, bo ona ma całkowicie inną formułę. Ona praktycznie wchłania się w 90%. I pierwsze moje wrażenie było takie, jak się obudziłam, tak, rano i tak dotykam skóry, kurczę, ja nic nie mam na twarzy, a ja zawsze lubię mieć, czuć, wiecie, tą warstwę kosmetyków, które pozostały z tuż po nałożeniu i jeszcze czuję je rano. Natomiast to jest maska, ona jest tak sformułowana, żeby po prostu wchłonęła się maksymalnie i właśnie nie przechodziła na pościel, na poszewkę poduszki. Natomiast w momencie, kiedy ja tak macałam tą swoją skórę i sobie myślę, kurczę, za sucho, dlaczego? To wtedy pod wpływem ciepła mojej dłoni poczułam, że ona jest, tylko że ona jakby zastyga, ale nie ściąga mojej skóry. Więc ta maska, oczywiście ją stosuję też w dziennej pielęgnacji, no bo mam tych kosmetyków i do nocnej, i do dziennej pielęgnacji, a w tej popołudniowej wykorzystuję takie, które w sumie nie wiem kiedy nałożyć, a są tak dobre, że trzeba je po prostu wykorzystać. Właśnie burza nadciąga.
Więc czas kończyć. No ja po prostu jestem, to jest, wiecie, z całego serca Wam je, te wszystkie kosmetyki tutaj proponuję. Czy nie tylko dla Waszych mam, sprawdźcie sobie po prostu same prezent na Dzień Mamy, czy z jakiejkolwiek innej okazji i ja Wam gwarantuję, że mimo, że Wam pokazałam tutaj mnóstwo kosmetyków, w mojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo kosmetyków i one są też bardzo dobre i bardzo dobrze wpływają na moją skórę, no ale musiał być jakiś czynnik, który spowodował, że tutaj nie pokażę. I to był tylko zapach. To był tylko zapach, bo działanie też tamtych kosmetyków jest naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Ale tutaj kątem oka patrzę na i znowu zdradzę, nic nie zdradzę, ale już zaczynam mówić, ale wiecie, jak ze mną jest. Jak ja gdzieś coś spojrzę, no albo powiem coś, to od razu zmieniam temat. Już niedługo zdradzę Wam, co to jest za cudowna marka kosmetyczna, polska, tania, która powaliła mnie na kolana. Tyle Wam tylko powiem. I cudownie pachnie. No właśnie, to chciałam dodać. Także taki filmik. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeśli nie na prezent, to te kosmetyki każda z Was. No nie wszystkie oczywiście, ale wybierzcie sobie spośród tych i ja Wam gwarantuję, jaki nie wybierzecie, naprawdę, co nie wybierzecie, będziecie zadowolone. Więc tak, to chyba już wszystko, co chciałam przekazać Wam w dzisiejszym filmiku. Cały czas mam wrażenie, że o czymś nie powiedziałam, że pominęłam jakiś kosmetyk. Jeśli tak się stało, a kiedyś mówiłam w jakimś innym filmie, że on jest dobry, to tak rzeczywiście też jest. No ale film trwałby kilka godzin, gdybym musiała omówić tutaj wszystkie moje ulubione kosmetyki. I jeszcze muszę tutaj wspomnieć, bo zawsze o tym zapominam, że wszystkie te kosmetyki zamawiam ze sklepu La Rosa Care. Tam oczywiście oni mają szereg kosmetyków koreańskich do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. Tam naprawdę macie w czym wybierać, ale też w tym sklepie możecie kupić polskie marki i przed włączeniem kamery sprawdziłam, czy jest tam marka Sensu Mare i Senel. Tak, jest. Także warto kupić w jednym sklepie. Darmowa przesyłka 99 zł. I co jeszcze jest ważne? Aha, będziecie mieć ode mnie kod rabatowy. Wszystkie informacje o kodzie będziecie mieli w opisie pod filmem. To wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!